Podsumujmy. Tygami Byakuya, dyrektor ośrodka Hopespeak, został schwytany po ostatecznej rozprawie, kończąc szaloną grę. Monokumy powoli przestają istnieć, tak samo jak ośrodek. Ruch oporu rozszerzał granice swoich działań i miał doskonałą sytuację. Świeża woda, jedzenie, bogaty arsenał broni oraz wiedza w postaci niezliczonych ilości książek. Każdy o zdrowym rozsądku przyłączyłby się do nich. Jednak nie było aż tak spokojnie, ponieważ często najazdy monokum psuły poczucie bezpieczeństwa. Ale raczej ich ataki były bez ofiar śmiertelne. Można pomyśleć, więc to miał być koniec, ta? Jak zawsze, w takich historiach to była tylko cisza przed burzą, ale wprzedzam fakty. Minął około miesiąc, a zwycięzcy szalonej gry przyzwyczaili się do bazy i uznali ją za swój nowy dom. Izuru Kamakura i Leon Kuwata zbytnio nie mieli z roboty oraz nie zajmowano im wiele czasu. Inaczej było z naszą przedszkolanką, panną Seiko Maizono, która mogła uznać pokój lekarski za swój nowy dom. Każdy z badań niebezpieczeństwem odkrycia, że jest tajnym eksperymentem ośrodka. Dalej kłamała, oszukiwała tylko po to, by tamta dwójka miała szansę na lepsze życie i nie patrzyła na przyszłość, tylko na to, co jest teraz. To jej doprowadzało powoli na skraj szaleństwa i załamania. Jeden jej błąd mógł skazać ją na śmierć. Nie uwaga fakt, że dowódcy ruchu oporu, Hayashi Taue, powiedziała, że Mukuro Ikusaba i Junkei Enoshima, które były jego córkami, zginęły przez działania Togamiego oraz Peko, która była ulepszoną wersją mnie. Badali ją wspólnie. Yasuke Matsuda, elitarny neurolog i Nagisa Shinzetsu, elitarny terapeuta. W tej zwariowanej paczce była gdzieś z boku Aoi Asahina, elitarny szpieg. Wszystko przebiegało płynnie i bez kłopotów, aż nadszedł dzień egzekucji Togamiego Byakui. Była ona transmitowana na żywo z głównej bazy ruchu oporu. Sam siedział w oszklonej celi, gołę na krześle elektrycznym i dostawał falami elektrycznymi w równomiernych odstępach czasu. Cały czas patrzył się prosto w kamerę, jakby przeszywał duszę i mówił: pożałujecie tego. Mimo bólu dalej spoglądał prosto w kamerę, do czasu, aż jego skóra była cała spopielona. Cały targnął Hayashi Taue i zaczął swoją zemstę, wystrzeliwując 6 pocisków w stronę Byakui, zanim sytuacja została opanowana. W jego oczach było widać szaleństwo. Seika nie wytrzymała i wyszła odreagować sytuację, w jakiej się znalazła. Przeklinała samą siebie za bagno, w jakie wdepnęła, ale wtedy dostrzegła szansę. Yasuke poprosił ich o pomoc w przeprowadzeniu tego samego eksperymentu, z którego wcześniej uciekli. Na początku ten pomysł był przyjęty mało entuzjastycznie, ale koniec końców pomogli, stając się opiekunami resztki oszalałych. I tak zaczęła się zemsta pewnej osoby. Danganronpa.